Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Adam Michalkiewicz. Dzień dobry, naszym gościem dzisiaj jest nowy wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski z Nowej Lewicy, ale także wciąż poznański radny. Dzień dobry, kłaniam się. Pozdrowienia z Warszawy. Pozdrawiamy także z Poznania. Panie ministrze, proszę na początek odpowiedź tak lub nie. Czy państwo powinno dopłacać do kredytów mieszkaniowych? Nie, ponieważ obniża to dostępność tych mieszkań i tutaj stanowisko w Lewicy, Nowej Lewicy jest konsekwentne od wielu miesięcy w dyskusji publicznej. Przedstawiciele Nowej Lewicy o tym mówią. A to pana wejście do ministerstwa pojawił się w trakcie, no już w poprzednich kadencjach oczywiście, ale także w trakcie kampanii wyborczej i był zgłaszany przez partie, które współtworzą dzisiaj koalicję, więc mówię nie, ale, i to ale odnosi się właśnie do tej drugiej części, będziemy szukali kompromisu, będziemy szukali rozwiązań, które pozwolą w ramach rządu koalicyjnego na maksymalne wypełnienie pewnych zobowiązań, które wszystkie partie koalicyjne wzięły na siebie. Będziemy szukali tutaj gdzieś środka. Czyli jest możliwy taki kompromis, że państwo zgodzicie się na dopłaty w zamian za dodatkowe pieniądze, na przykład na budownictwo społeczne, budownictwo na wynajem? Panie redaktorze, ta ustawa o dopłatach, czy projekt ustawy o dopłatach do kredytów nie zawiera tylko i wyłącznie zapisów, które odnoszą się do takiego prywatnego nabycia M4, mówiąc kolokwialnie. Tam są też zapisy dotyczące dopłaty do kredytów, do partycypacji. Są też dobre zapisy. Są też dobre zapisy, które Lewica całym sercem wspiera. Wspomniana przeze mnie partycypacja, więc pewien udział, czy to 25 czy 30% wartości mieszkania, które musi wpłacić przyszły lokator TBS-ów czy SIM-ów, była ogromnym problemem do tej pory i była ogromną przeszkodą dla rozwoju tego segmentu budownictwa społecznego. Jeżeli ktoś kupuje nieruchomość na rynku i zaciąga pod nią kredyt, to może liczyć na niżej co do zasady oprocentowany kredyt hipoteczny, natomiast ponieważ ma zabezpieczenie w zakresie hipoteki wpisanej na nieruchomości, natomiast w przypadku kogoś, kto chciałby zaciągnąć kredyt na 30% wartości mieszkania na partycypację w TBS-ie albo w SIM-ie, niestety na kredyt hipoteczny ta osoba liczyć nie może. Może liczyć tylko i wyłącznie na zwykły konsumpcyjny kredyt. Więc akurat tutaj dopłata do tych kredytów i rozwój tego segmentu budownictwa społecznego w naszym przekonaniu, przekonaniu Lewicy jest jak najbardziej słuszna. Panie ministrze, ale emocje budzi też w kredycie czy w projekcie ustawy są takie zapisy, które Lewicy się podobają. Panie ministrze, emocje budzą dopłaty do mieszkań kupowanych od deweloperów, dopłaty do kredytów. Czy jest szansa, że Lewica ten pomysł poprze w zamian za inne zapisy w tej ustawie? Ja liczę na rozsądną dyskusję koalicjantów. Gdybyśmy mieli nieograniczone środki, którymi moglibyśmy dowolnie dysponować, realizując politykę mieszkaniową, to pewno tego dylematu by nie było albo ten dylemat byłby mniejszy. Natomiast te środki są ograniczone. Przy ogromnych wydatkach na obronność, wszelkie inne polityki niestety schodzą na drugi plan i w każdym razie nie są tymi priorytetowymi. W związku z tym będziemy szukali takich rozwiązań, przekonywali koalicjantów do takich rozwiązań, które w sposób jak najefektywniejszy pozwolą te ograniczone środki wykorzystać. W moim przekonaniu wydatkowanie środków na dopłaty do kredytów, nawet w najlepiej sformułowanym projekcie ustawy czy w ustawie, wpłyną na rynek nieruchomości. Mogą wpłynąć w mniejszym zakresie, ale wpłyną i co do tego nie ma wątpliwości.
Pewno w pierwszym czy w drugim kwartale te osoby, które poskładają wnioski, jeszcze tego nie odczują, ale skoro plan rynek, ma być wieloletni, czyli mieszkania będą droższe. W wieloletnim te ceny pójdą do góry, niestety bardziej niż szłyby, gdyby tych dopłat nie było. A czy kredyt 2%, ten kredyt w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości spowodował podwyżki cen mieszkań? No, wszyscy to obserwowaliśmy. Ale to właśnie przez ten kredyt, na rynku nieruchomości nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia ze skokami wartości nieruchomości rok do roku przewyższającym 20%. No to dla wszystkich ekspertów, dla wszystkich obserwatorów rynku nieruchomości jest zupełnie oczywiste i tutaj naprawdę wyrządzono tym Polakom, którzy chcieli kupić mieszkanie jako dobro rodzinne, zabezpieczające dach nad głową, a nie dobro inwestycyjne, przeogromną szkodę. Pana szefem w Ministerstwie Rozwoju i Technologii jest wielkopolski poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Paszyk. Wiceministrem jest poznański poseł PSL Jacek Tomczak. Oni są zwolennikami tych dopłat do kredytów mieszkaniowych. Panowie się jakoś dogadacie? Panie redaktorze, istotą rządów koalicyjnych jest ucieranie pewnych zdań. Mnie niezwykle cieszy, że jako partnerów mam Wielkopolan, osoby rozsądne, roztropne i jestem przekonany otwarte na argumenty, także w ramach rządu koalicyjnego, w ramach koalicji. Te różne spojrzenia na rozwój rynku mieszkaniowego muszą się ucierać. To jest pewna wartość, a nie coś, co by miało zburzyć porozumienie w rządzie. Czy pan już wie, że będzie się zajmował w ministerstwie właśnie sprawami mieszkaniowymi, czyli tym, czym zajmował pan się w Poznaniu, będąc zastępcą prezydenta, później prezesem miejskiej spółki? Już jest ta decyzja ministra Paszyka? To jest decyzja pana ministra Paszyka. Minister w drodze zarządzenia to reguluje. Czekamy na uzupełnienie składu kierownictwa. To jest duży resort gospodarczy i żeby najefektywniej poukładać tą pracę, pewno uzupełnienie tego kierownictwa by się przydało. Natomiast no dla mnie zupełnie oczywistym jest i ten obszar mieszkalnictwa, bo zajmuję się nim 18 lat, więc trudno, żebym nagle zaczął zajmować się handlem zagranicznym. Nie, prawda? Wyobraża pan sobie, że będzie zajmował się innym działem niż mieszkalnictwo? Jestem młodym człowiekiem o dużej wyobraźni, natomiast myślę, że najefektywniej byłoby spożytkować moją wiedzę i doświadczenie, które mam w mieszkaniówce, które w tej mieszkaniówce zyskiwałem przez 18 lat, a wcześniej jeszcze przecież raczkując na Wydziale Prawa też w ramach pracy naukowej zajmowałem się hipotecznym zabezpieczeniem wierzytelności bankowych, więc no, myślę, że to byłoby rozsądne, ale oczywiście decyzja jest pana ministra, decyzja jest koalicji w tym zakresie. Kiedy należy spodziewać się decyzji w sprawie kredytów na start całego programu mieszkaniowego? Młodzi ludzie pewnie czekają na takie decyzje, zastanawiają się, czy kupować już teraz mieszkanie, czy czekać na ten kredyt. Kiedy decyzja? Ja mam nadzieję, że te decyzje zapadną jak najszybciej. Te osoby, eksperci, którzy obserwują rynek, zwracają uwagę na to, że już sama dyskusja o tym kredycie wpływa na rynek nieruchomości, wpływa na z jednej strony oczekiwania osób, które chcą zaciągnąć ten kredyt i chcą skredytować zakup nieruchomości i są w blokach startowych. Z drugiej strony wszystkie te osoby, które nie będą łapały się na ten kredyt. Te osoby mają świadomość, że za chwileczkę popyt będzie większy, w związku z tym to wzbudza u nich zwiększone zainteresowanie właśnie, czy przyspieszone zainteresowanie zakupem nieruchomości. Więc niezależnie od tego, jaka ta decyzja będzie, wartością jest, żeby ona zapadła jak najszybciej. Czyli w tym roku jeszcze? To już wpływa negatywnie na rynek. Czyli jeszcze w tym roku? No i jestem przekonany, że tak. To tu nie masz czym zwlekać. Nie mam co do tego wątpliwości. Ma otwartą głowę, myśli strategicznie. Wie pan, kto tak o panu powiedział? Wiem, czytałem. Pan minister Szymon Szynkowski-Welsenk. Podziękowałem mu za tą wypowiedź. I no to jest dowód tego, że w Poznaniu ponad politycznymi podziałami potrafimy się wspierać, doceniać swój dorobek, mimo że dzielą nas naprawdę, dzieli nas bardzo wiele w zakresie poglądu na państwo, na politykę. Chociaż w czasach poprzedniego prezydenta Poznania Ryszarda Grubelnego panowie jako radni razem planowaliście referendum w sprawie odwołania tego prezydenta, więc ta współpraca już wtedy też była. Poseł Szymon Szynkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, napisał też o panu, że może pan być mocnym punktem wsparcia dla poznańskich spraw, czego serdecznie mu życzę. Pan będzie chciał coś w ministerstwie załatwić dla Poznania, dla swojego miasta, dla swojego regionu?
No właśnie to słowo załatwianie ma taki pejoratywny wydźwięk, ale mamy świadomość Możemy zastąpić tego, słowem że zrobić. różne regiony, czy to Łódź, czy Trójmiasto, czy Wrocław w przeszłości, bazując na silnych pozycjach swoich polityków, lobbowali rozwiązania korzystne dla swoich regionów. Myślę, że to jest zupełnie naturalne. Pochodzimy z jakiegoś regionu, tam mamy serce, tam zostaliśmy przez mieszkańców tego regionu wybrani i będziemy starali się, żeby on się rozwijał jak najlepiej. I oczywiście też mam taką ambicję, bez dwóch zdań. Czyli pieniądze dodatkowe na budowę na przykład mieszkań komunalnych z Warszawy popłyną do Poznania? Nie, wszystkie zasady rozdziału środków na budownictwo społeczne były i będą bardzo przejrzyste. Nie będzie preferencji żadnego regionu. Będzie decydowała sprawność wykorzystania tych środków, sprawne wykorzystanie, przygotowanie projektów i realizację inwestycji. A tutaj przypomnę, Poznań także za rządów Prawa i Sprawiedliwości należał do liderów. No my przecież pozyskaliśmy bezwzględnego wsparcia z Warszawy na poziomie prawie 450 milionów złotych. Mówię o ZKZL-u i PTBS-ie. Więc niezależnie kto rządzi, rolą samorządowców jest wyciąganie jak największych kwot, żeby mieszkańcom Poznania żyło się jak najlepiej. To zupełnie oczywiste. Został pan wiceministrem, ale jest pan także ciągle poznańskim radnym. Da się pogodzić tę funkcję wiceministra z mandatem radnego w Poznaniu? I jestem przekonany, że tak. Wielu wiceministrów, ministrów jest posłami, senatorami, radnymi, sejmikowymi i miejskimi. No mamy XXI wiek, mamy część pracy odbywającej się w trybie telekonferencyjnym. Będę starał się godzić te obowiązki. Z całą pewnością ta moja aktywność w Radzie Miasta nie będzie taka, jaka byłaby, gdybym nie pracował w Warszawie i nie przebywał tutaj na stałe, ale będę się bardzo mocno angażował. Dla mnie to jest też wartość dodana, ponieważ będę miał z pierwszej ręki informacje na temat pewnych problemów samorządowych, chociażby w zakresie planowania przestrzennego, w zakresie finansowania różnych usług. Nie będę musiał tutaj posiłkować się jakimiś pismami, będę bezpośrednio rozmawiał z urzędnikami. To z całą pewnością jest wartościowe. Na sesję Rady Miasta będzie pan przyjeżdżał w komisjach? Będzie pan brał udział w sesji zazwyczaj we tak, wtorki? Oczywiście. Wtedy też, we wtorki tak, też oczywiście, rząd panie redaktorze. Dzień zaczynam między 7 a 8, kończę grubo po 20. To nie jest 8-godzinny dzień pracy. Nie pracuję 5 dni w tygodniu, pracuję 7 dni w tygodniu, więc te obowiązki będę musiał rozłożyć na 7 dni w tygodniu i na 24 godziny. Te osoby, które mnie znają, wiedzą, że jeżeli się podejmuje pewnych wyzwań, realizuję je na 110%, więc również pan może być spokojny o to. A jeśli będzie wtorek, będzie sesja w Poznaniu, a w Warszawie wezwie pana premier, to co pan wybierze? Nie, no premierowi się nigdy nie odmawia, no, panie redaktorze. Czyli na sesji pana nie będzie wtedy? Na sesji mi nie będzie. Tomasz Lewandowski, nowy wiceminister rozwoju i technologii. Bardzo dziękuję za rozmowę, ale także poznański radny Nowej Lewicy. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.